Dzień dobry, ja Państwa pozwolę sobie powitać. Ja tak patrzę na manekiny i cały czas myślę, że ty stoi. Ha! Tak sobie stanęliśmy sobie tak pół na pół, prawda? Wiecie Państwo, po pierwsze to Państwa serdecznie witam na naszej wystawie, na czasowej wystawie, która jest częścią projektu, o którym zapewne Pan doktor Tomasz Husek jeszcze powie, ale po pierwsze, ja pozwolę sobie powiedzieć, że jako dyrektor tego muzeum się strasznie cieszę, że mamy wystawę dwujęzyczną. Nie tylko dlatego, że jesteśmy na granicy, tak, nie tylko dlatego, że bardzo wiele osób z czeskiej strony do nas przychodzi, ale też dlatego, że te wydarzenia dotyczą tych stron, obu stron. I robienie tej wystawy przez jedną tylko stronę byłoby absolutnie niepełne. I to, że w naszym muzeum ta wystawa się pojawia, ja się tego strasznie cieszę. Ona się pierwotnie nazywała Lato 1920, teraz zmieniła nazwę na Plebiscyt, ponieważ jest to ta najważniejsza kwestia, jaka tu jest omawiana. Kuratorem tej wystawy jest pan dr Tomasz Husek z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Ja tylko powiem, że współautorem jest pan Daniel Korbel oraz strasznie chciałam podziękować, przyszedł pan współautor, pan Daniel Korbel, i jeszcze strasznie chcę podziękować Janowi Pawłowi Borowskiemu z Muzeum Śląska Cieszyńskiego, dzięki któremu na tej wystawie, oprócz tej treści, której jest tyle, że spędzimy tu dosyć dużo czasu, oprócz tego pojawiły się też eksponaty z naszych własnych zbiorów, które ilustrują ten okres pierwszej połowy 1920 roku, i naprawdę to są bardzo ciekawe eksponaty, mimo że ich może jest niewiele w porównaniu do innych wystaw, ale bardzo dziękuję Janowi Pawłowi Borowskiemu. No to jest gość niesłychany. Pani Karin Lewickiej jeszcze w tym muzeum nie było. To bardzo, bardzo mi miło, że pani przyszła. Nie, naprawdę. Tym bardziej. Proszę Państwa, ta wystawa jest częścią takiego dużego projektu i to był projekt covidowy. I to jest pewna rysa na tym projekcie, ponieważ ta wystawa tak naprawdę miała się znaleźć dwa lata wcześniej. Przed dwoma laty, czyli jest spóźniona o dwa lata. Ale jak nie było pierwszej fali covidu, to była druga fala covidu, a potem już nie pamiętam, co było. I tak trochę to jest takie już spóźnione dziecko, spóźnione, ale przez to też może i nawet lepsze. W każdym razie chcę Państwu powiedzieć, że ten projekt, który finansuje Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, a realizuje Uniwersytet Śląski w Opawie i Muzeum Śląska Cieszyńskiego, miał kilka odsłon, począwszy od konferencji, która się odbyła latem zeszłego roku. Czy to już było dwa lata temu, chyba już się gubię. W każdym razie konferencja dotycząca tworzenia się granic po pierwszej wojnie. Potem było spotkanie tutaj na temat w ogóle wojny polsko-czechosłowackiej i to, czy powinniśmy mówić o wkroczeniu wojsk, czy o agresji, czy o najeździe. To była bardzo ciekawa dyskusja. Również jest, jeszcze nie ma jej, ale będzie na naszym YouTubie. A taką miłą, bardzo miłym spotkaniem pod Jeleniem była promocja tłumaczenia książki Jamesa Aleksandra Roya. Także to są wszystko te wydarzenia wokół tego strasznego okresu w dziejach Śląska Cieszyńskiego, czyli lat 1918-20. Strasznego, ponieważ po tej 600-letniej historii tego, co nazywamy Księstwem Cieszyńskim, jednak ta ziemia uległa podziałowi. I wiecie Państwo, na tej wystawie mieliśmy taki plan, żeby pokazać wszystkie strony tego sporu. I dlatego też ja potem jak pan kurator rzeknie słowo, jeszcze wrócę do tego dużego zdjęcia, żeby Państwu wytłumaczyć tego, co chodzi. Także przekazuję głos panu kuratorowi i doktorowi Tomaszowi Ruskowi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo tu Państwa w przestrzeniach Muzeum Śląska Cieszyńskiego witam. Będzie się starać mówić po polsku, aczkolwiek zaś tak dobrze nie mówię, ale mam nadzieję, że mi się uda. Ira już bardzo fajnie opisała cały ten projekt wspólny Uniwersytetu Śląskiego i Muzeum Śląska Cieszyńskiego, więc ja będę się starał mówić już szczególnie o tej wystawie. Idea tej wystawy z nazwą Plebiscyt 1920 jest taka, że właśnie praktycznie są to dwie wystawy. Jest wersja czeska i wersja polska. I jak Państwo może widać, większość tej wystawy jest na rolapach, więc jest to wystawa mobilna. I mam nadzieję, że jak się zakończy tutaj w muzeum, to ona będzie podróżować po całym Śląsku Cieszyńskim, w kolejnych instytucjach, muzeach,
archiwach czy uniwersytetach, które wyrazi chęć, żeby pokazać tą wystawę. Szczerze mówiąc, w drukarni były troszeczkę problemy, to niektórych tych relatów tu brakuje, ale skorzystając z tego, że mamy właśnie dwujęzyczną wystawę, tak, cała ta treść tu jest, ale nie są po prostu wszystkie te językowe wersje, ale treść jest tu cała. Staraliśmy się pokazać, powiedzmy, również rzeczy podstawowe, elementarne, myśląc o tym, że ta wystawa będzie podróżować również poza granicami Śląska Cieszyńskiego, gdzie będzie potrzeba wytłumaczyć, gdzie właśnie Śląsk Cieszyński leży, jakie było jego bogactwo przemysłowe, jaka to była sytuacja narodowościowa i po prostu te rzeczy, które potem po zakończeniu Wielkiej Wojny wiodły k temu sporu o te tereny. Ale jest to naprawdę, powiedzmy, taka najelementarniejsza część tych informacji i większość już jest poświęcona tym rzeczom z okresu przygotowań na plebiscyt. Co mnie na przykład przyjdzie bardzo fajne, interesujące są te relaty poświęcone oddziałom alianckim. Również są tam zaprezentowane zdjęcia, które nigdy nie były prezentowane na żadnej wystawie lub w książkach, monografii. Mamy tu również dużo informacji o tajnych organizacjach wojskowych, bądź polskiej, bądź czechosłowackiej. I oczywiście cała ta wystawa jest uzupełniona przez eksponaty ze zbiorów muzeum. Warto też jeszcze powiedzieć taktież o tych manekinach, które tu mamy. Mamy tu żandarma czechosłowackiego i potem tu mamy fajny mundur żołnierza batalionu Montebaldo, który tu z Włoch przyjechał, żeby tu utrzymywał porządki podczas tych działań, a przygotowań na plebiscyt. I taką największą i chyba najinteresującą częścią jest duże kolorowane zdjęcie, które pokazuje wydarzenia z 23 kwietnia 1920 roku właśnie tutaj w Cieszynie. I teraz bym oddał słowo pani dyrektor, żeby coś o tym zdjęciu kolorowaniu, które się tu znajduje, więc poproszę państwa, żeby się tu przesunąć. Widać, żeby Irena nam coś o tym zdjęciu właśnie powiedziała. O co tu chodzi? To jest jedno z moich ulubionych zdjęć ulicy Rzecznika, czyli chodzimy z Górnego Rynku w ulicy Rzecznika. Po lewej stronie mamy taką dzisiaj przebudowaną elewację, taką trochę różową. Jeżeli państwo pamiętają, kilka jeszcze dekad temu tam było kasyno. W każdym razie ten duży trójskrzydłowy budynek, który mieści się między ulicą Szeroką Szersznika i ulicą i Górnym Rynkiem, to był dawny dom śląski, bo ja tak zawsze powtarzam, że były te trzy domy narodowe w Cieszynie. Był dom niemiecki, najstarszy, potem dom polski i w końcu dom śląski. I to właśnie dom śląski, czyli w czasach, kiedy ci żołnierze tutaj przed nim stoją, na elewacji tego domu jest taki wielki napis, Hotel Schlesisches Heim, Dom Śląski. I w tym Domu Śląskim mieli siedzibę i miał siedzibę i Związek Ślązaków i przede wszystkim Ślązakowcy, czyli Śląska Partia Ludowa Józefa Kożdonia. I stąd oczywiście on przez polskie środowiska był znienawidzony, ponieważ w momencie, kiedy do plebiscytu trafiły już tylko dwa pytania, czyli nie było tego trzeciego pytania o neutralizację, bo my tu będziemy powtarzać, prawda, że była propozycja Niemieckiej Rady Narodowej i Ślązakowców, żeby w plebiscycie pojawiło się trzecie pytanie. Czyli oprócz tego, czy chcemy przyłączenia do Polski, czy też do Czechosłowacji, trzecia wersja, czy chcemy neutralizacji, a to chodziło właściwie o autonomiczne państwo, które miało nazywać się Republiką Wschodniego Śląska mniej więcej. W każdym razie Ślązakowcy za tym optowali. Także klasa Ślązakowska i niemiecka rzeczywiście mówiła o tej neutralizacji. Kiedy okazało się, że nie będzie trzeciego pytania, to było takie postawienie ich pod murem, bo widzicie państwo, teraz trochę powiem coś, co nie wszystkim może państwu będzie się podobać, ale skoro miało być samostanowienie narodów, to ten problem był Śląska Cieszyńskiego nierozwiązywalny. On był nierozwiązywalny tak naprawdę. I on się i tak rozegrał tylko między stroną polską i czeską. Na stronę ślązakowską, czy stronę niemiecką w ogóle pominięto. Także oni się domagali również, domagali się uwagi i dlatego zaczęli w
tym momencie mamy już tylko dwa pytania. Oni zaczęli już optować za opcją czechosłowacką, czyli za przyłączeniem Śląska Cieszyńskiego do Czechosłowacji. Także zapewne, gdyby odbył się plebiscyt, to byśmy byli zaskoczeni, jakie byłyby jego wyniki, ale już nie będziemy gdybać. Co tu się dzieje? Mianowicie dnia 22 kwietnia ogłoszono, że będzie wymiana waluty w prefekturze wschodniej. To jest ten moment, kiedy Śląsk Cieszyński jest podzielony na prefekturę wschodnią i zachodnią. Tak, ta jest pod kuratelą polską, a ta jest pod czechosłowacką. I teraz w prefekturze wschodniej nastąpi wymiana waluty z koron austriackich na polskie marki. To jest 22 kwietnia. Proszę zauważyć, że jeszcze na razie mamy dwie prefektury i w tym momencie te środowiska, właśnie niemieckie czy ślązakowskie, czy czeskie również, stwierdziły, że dlaczego w prefekturze wschodniej ma być wymiana na polskie marki? Czy to sugeruje, że cała ta prefektura już jest po polskiej stronie? Jeszcze nie ma żadnych umów, jeszcze nie ma podziału. Czyli Niemcy, cieszyńscy Niemcy najbardziej zaprotestowali i oni w ramach protestu tego dnia, następnego dnia, bo to miało wejść w życie następnego dnia, czyli 23 kwietnia 1920 roku, pozamykali wszystko. Czyli wszystkie sklepy, wszystkie magazyny, nawet tramwaje przestały jeździć, bo elektrownia też stanęła. Wszystko zatrzymało się w Cieszynie i tu niemieccy socjaliści byli zaskoczeni, bo oni nie wiedzieli, że będzie taki strajk, bo to był strajk w proteście wobec tej wymiany waluty. Więc jest to jeszcze w ogóle niekorzystne wymiany, to jest inna sprawa jeszcze. W każdym razie niemieccy socjaliści byli zaskoczeni i nie wiedzieli, czy mają się przyłączyć do tego strajku, czy nie. Ale tutaj, jak to jest pięknie opisane w prasie, nagle usłyszano taki wielki krzyk, trzyńczanie idą. Trzyńczanie. A jak to tam Państwo mogą przeczytać, trzyńczanie to mniej więcej było coś takiego, jak kiedyś, jak myśmy komuś powiedzieli, że to jest czarownica, idzie i zaraz cię zabierze. To nie jest na tej zasadzie. Czyli jak trzyńczanie idą, to należy uciekać. Strzyńca pojawiło się, różne są różne liczby, prawda, ale to prawdopodobnie była grupa tysiąca, może 2000 trzynieckich robotników, przede wszystkim z Huty Trzynieckiej, którzy do Cieszyna tego dnia przyszli. I oczywiście w prasie polskiej, i teraz tak, w prasie polskiej przeczytamy, że bardzo, bardzo pokojowo przemierzali ulicę Głęboką, nawołując cieszyńskim Niemców do otwarcia sklepów. W prasie niemieckiej czy ślązakowskiej przeczytają Państwo, że z pałkami rozbijali wszystkie szyby tych sklepów, które nie zasunęły żaluzji. Także to zależy, jaką prasę weźmiemy do ręki. Takie będziemy mieli opisy tego wydarzenia. W każdym razie oni się rozlali po mieście i duża ich grupa w końcu dotarła do Domu Śląskiego i zachowały się z tego wydarzenia klisze fotograficzne, klisze, szklane klisze, także bardzo dobrej jakości, jest tych zdjęć może kilkanaście. W każdym razie oni weszli do Domu Śląskiego i absolutnie go zdemolowali. Zniszczyli wszystko, co można było zniszczyć i wszystko wyrzucili, a całą prasę ślązakowską i niemiecką, bo tam był też Ostrzelezger czy Deutsche Grenzbote, wszystko wyleciało na ulicę. I to jest w rzeczy samej, tak wyglądała ta ulica, ówczesna już Szersznikowa, ulica Szersznika, tak wyglądała tego 23 kwietnia. Wojska alianckie trzymały się z dala od tego wydarzenia, bo nie chciały się angażować, ponieważ nie wiadomo było, czy to przerodzi się rzeczywiście w jakieś krwawe wydarzenie, czy nie. Więc oni się trzymali z dala, o co potem niemiecka Rada Miejska, przepraszam, miała do nich pretensje, że oni mają tu utrzymać porządek, a tu takie rzeczy się dzieją. W końcu, kiedy oni już się pojawili już pod tym domem, to wywiązała się rzeczywiście walka z tymi trzyńczanami. Jedna osoba zginęła. Nie pamiętam nazwiska tej osoby, ale proszę bardzo, Zamask, tak? Zamask właśnie, tak, ekstra, dokładnie. Czyli on zginął, a major Fromont, francuski major, został postrzelony i no nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że doktor Hinterstoisser go zoperował. A potem, jak fantastycznie napisał Tomasz Szusek, dostał za to order Legii Honorowej we Francji, za to, że swoje życie na szale położył prawie, prawda? W każdym razie aresztowano kilku tych robotników Strzyńca i było to tak, to jest tak spektakularne wydarzenie. Ono nie miało tak naprawdę dużego przełożenia na to, co się zdarzyło później, ale zdjęcia są fantastyczne i dlatego tym zdjęciem chcieliśmy jakoby to jest taki symbol tych wydarzeń, że to były wydarzenia pełne agresji i pełne nienawiści, owszem, i pełna może też niezrozumienia. Te wojska alianckie właściwie nie wiedziały, w którą stronę mają pójść. I też bardzo dużo, prawda, na tej wystawie jest bardzo dużo o tych wojskach alianckich, o czym my tak do końca nie wiemy. Nie wiem, to, że Tomasz na przykład napisał,
kto był dowódcą kontyngentu na Śląsku Cieszyńskim, któż takie rzeczy wie. Także to są bardzo ciekawe rzeczy, zresztą ci żołnierze mieli dużo wspomnień potem związanych z Cieszynem. I to są takie już całe rzeczy, może nam nie znamy. Tak, dokładnie. Ja tylko... To przepraszam, to jeszcze tylko jedną rzecz powiem, bo jeszcze chciałam ostatnia rzecz, bo tu są piękne rzeczy, które nie należą do naszych zbiorów, ale niech Państwo spojrzą na nie. Bardzo byśmy chcieli ukraść te rzeczy właścicielowi, ale niestety nie możemy. Pan Maciej Dębniow jest właścicielem znaczków plebiscytowych. To są takie rzeczy, które byśmy bardzo miło widzieli w naszych zbiorach, ale niestety nie ma. Ja tylko uzupełnię, że tu mamy właśnie okazję spotkać się z tymi żołnierzami francuskiego batalionu, 15 batalionu Chasseurs Alpin, więc strzelców alpejskich. To była pierwsza jednostka, która tu dotarła w lutym 1920 roku na Śląsk Cieszyński, żeby tu po prostu utrzymywać porządki podczas tych burzliwych czas, ale jak Państwo może widać, nie zawsze się to udało. Irena wspominała majora Fromonta de Bois, to był francuski major przydzielony Międzynarodowej Komisji Plebiscytowej, który nasadził własne życie podczas tych wydarzeń 23 kwietnia i tak naprawdę otrzymał za po prostu ten dzień najwyższe francuskie odznaczenie, więc Order Legii Honorowej. I mamy również, co dotycząc zdjęć, zdokumentowaną tą imprezę, kiedy on właśnie otrzymywuje to odznaczenie. To kiedy się popatrzycie Państwo tutaj na ten rolat, właśnie to zdjęcie jest również w tej polskiej wersji. To jest ta okazja, czy ceremonia, kiedy major Fromont otrzymywuje 14 lipca 20 roku Order Legii Honorowej, więc udało się nam powiązać niektóre te sprawy i wcześniej nieopisane zdjęcia po prostu opisać i związać ich do jakiegoś takiego dzieja, powiedzmy. Ja Państwu życzę, żeby się Państwu podobała wystawa i jakby były przypadkowo jakieś pytania, to proszę pytać mnie lub Irenę, Daniela Korbela i miłego zwiedzania wystawy. Dziękuję bardzo.